Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Eksperci szacują, że w ciągu ostatnich 40 lat technologia rozwinęła się bardziej niż w ciągu całej historii ludzkości. Szkoda, że technologia, a nie mądrość. Niestety w tym samym czasie potroiła się ilość wykorzystywanych przez człowieka naturalnych zasobów Ziemi. Z 22 do 77 miliardów ton. Żelazo, węgiel, drewno, ropa. Jak będzie wyglądać świat za kolejne 10 lat? Zostańcie z nami, a dowiecie się tego z naszego programu. Zaczynamy dzisiaj bardzo ważny temat. Widząc, co dzieje się na świecie, ludzie zastanawiają się, co będzie dalej. Żeby sprawdzić, jak wyobrażają sobie czasy końca i co myślą o powtórnym przyjściu Chrystusa, wybraliśmy się na ulice głównych miast Ameryki i pytaliśmy o to przypadkowe osoby. Myślę, że będzie to dla was interesujące. Czy wierzę, że świat się skończy? Pewnie kiedyś tak, ale nie w najbliższym czasie. Pandemia pokazała, że choroby są w stanie wpływać na cały świat, a spowodowane nimi kryzysy ekonomiczne mogą wywołać spore zamieszanie. Ale sam nie wiem. Interesuję się teoriami spiskowymi, więc chyba jesteśmy blisko, ale nikt tego nie wie. Nie wydaje mi się, że świat skończy się w najbliższym czasie, więc o tym nie myślę. Jak skończy się świat? Bardziej prawdopodobne jest, że zniszczą go ludzie za pomocą swoich umiejętności wojennych niż jakaś naturalna katastrofa. Myślę, że stanie się to w wyniku jakiegoś kataklizmu, a nie działania ludzkiego. Zderzenie z meteorytem. Tak myślę. Myślę, że skończy się z powodu zbyt dużego zanieczyszczenia środowiska i po prostu zamieni się w coś obrzydliwego. Uważam, że wszyscy niszczymy świat. Zdecydowana większość ludzi odwraca się od Słowa Bożego i robi straszne rzeczy, których doświadczamy właśnie teraz. Jakaś naturalna katastrofa może uderzy w nas kometa albo warstwa ozonowa zostanie całkowicie zniszczona i zostaniemy spaleni przez słońce. Biblia mówi, że w momencie powrotu Chrystusa będzie jak za czasów Noego. Na świecie będą wtedy mieć miejsce wszelkiego rodzaju okropieństwa. To oczywiste, że On powraca. Czytamy o tym w Księdze Objawienia. Zgadzam się z ostatnią osobą, która powiedziała, że Księga Apokalipsy mówi o powtórnym przyjściu. I o tym będzie nasza dzisiejsza prezentacja. Chcemy zanurzyć się w tej księdze. Tytuł naszego wykładu brzmi Nadchodzące pochwycenie. Będziemy rozważać kilka kwestii. Najpierw zastanowimy się nad bliskością przyjścia Pana, a potem powiemy, jak będzie ono wyglądać, ponieważ w tej materii również nie chcemy ulec zwiedzeniu. Kiedy zapytano o to mieszkańców Północnej Ameryki, okazało się, że większość z nich, około 52%, wierzy, że Jezus przyjdzie w ciągu następnych 50 lat. Mówili, że to bardzo prawdopodobne. Ludzie wiedzą, że coś ma nadejść. Kilka lat temu na kanale National Geographic wyemitowano intrygujący program Czekając na apokalipsę. To było w latach 2011-2014. Wielu pracowników fizycznych twierdziło, że chcą być przygotowani na apokalipsę. Niepokoje społeczne, tsunami czy cokolwiek innego. Chcieli po prostu być przygotowani. Niektórzy wyśmiewali się z ich skrajnych poglądów i zachowań. Ale teraz nikt już się z tego nie śmieje. Obecnie nawet miliarderzy, ludzie inteligentni i wykształceni, przygotowują się na katastrofę. W południowej Dakocie jest pewien przedsiębiorca, który wydzierżawił od rządu 575 bunkrów amunicyjnych, i wynajmuje je w cenie $25,000 plus $1,000 za każdy kolejny rok. Dodatkowo sam musisz wyposażyć swój bunkier.
I wiele osób to robi. Biorą te betonowe bunkry i zamieniają je w bardzo wygodne mieszkania. To jakby łódź podwodna oddzielona od cywilizacji. Dość wysoka cena. Ale coś jeszcze bardziej interesującego widziałem w Las Vegas. Agencja nieruchomości ogłaszała dom w podziemnym bunkrze. Ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, 18 milionów dolarów. W zasadzie zbudowali pod ziemią wzmocnioną betonem jaskinię. Na samym środku stał dom ponad 1,5 tysiąca metrów kwadratowych, otoczony przez sztuczny krajobraz z basenem, fontannami i przedstawiającymi drzewa muralami. Od świtu do zmierzchu lampy imitują naturalne światło, tworząc złudzenie nocy i dnia i dając ci poczucie przebywania na powietrzu, podczas gdy tak naprawdę jesteś głęboko pod ziemią, niedaleko centrum Las Vegas. Ktoś to zbudował. Ktoś, kto ma pieniądze, ponieważ uważa, że nadchodzi katastrofa. Podczas niedawnej pandemii wielu miliarderów leciało do Nowej Zelandii. Słyszałem o pewnym Nowojorczyku, który udał się do swojego bunkra i nie mógł otworzyć drzwi. Dzwonił do producenta, aby dowiedzieć się, jak dostać się do środka. Wielu z nich leciało prywatnymi samolotami do swoich posiadłości i schronów, ponieważ zastanawiali się, dokąd zmierza świat. Inny przedsiębiorca z Kansas kupił od rządu nieczynną wyrzutnię pocisków rakietowych. Wiecie, czym jest drapacz chmur? Oczywiście wznosi się do góry, ale te drapacze chmur idą 23 kondygnacje w głąb ziemi. Budują tam mieszkania, których cena wynosi 3 miliony dolarów. Jest tam klinika dentystyczna, apartamenty, basen, podziemne ogrody i wszystko, czego możesz potrzebować, żeby przetrwać katastrofę. Nie wiem, czy stać was na to, ale niektórzy ludzie naprawdę wierzą, że koniec jest bliski, gdyż inaczej nie budowaliby takich zabezpieczeń. Co się dzieje, przyjaciele? Czy Biblia zapowiada powtórne przyjście Jezusa? Głównym celem tego seminarium jest studium Księgi Apokalipsy. Przedstawię wam teraz kilka wersetów, aby pokazać, że będziemy podkreślać to, co podkreślał Jezus. Aby moje wykłady przyniosły korzyść zarówno wam, jak i mnie, będę posługiwał się metodą Sokratesa. Będę zadawał pytania, a potem szukał na nie odpowiedzi w Biblii. Taki sposób pomaga nam lepiej zapamiętać. Pytanie pierwsze. Jak brzmi jedna z głównych nauk Księgi Apokalipsy? Odpowiedź. Oto przychodzi z obłokami i zobaczy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili. I narzekać będą przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Apokalipsa 1:7. Objawienie 14:14. I widziałem, oto biały obłok, a na obłoku tym siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na swojej głowie złotą koronę. To obraz przychodzącego na obłokach Jezusa. Apokalipsa 22, ostatni rozdział Biblii. Oto przychodzę wkrótce, szczęśliwy, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. Apokalipsa to ciekawa księga, rozpoczyna się błogosławieństwem dla tych, którzy czytają, słuchają i zachowują to, co jest napisane, i kończy się przekleństwem wobec tych, którzy ośmielają się dokonać w księdze jakichkolwiek zmian. Spójrzmy na Apokalipsę 22:12. Oto przychodzę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. I ostatni werset w tej księdze? Tak mówi ten, który świadczy o tych rzeczach. Doprawdy przyjdę wkrótce. Amen. I owszem, przyjdź, Panie Jezu. Widzimy więc, że powtórne przyjście jest w Biblii priorytetem i powinniśmy mieć to na uwadze. W tytule księgi czytamy Apokalipsa Jana, ponieważ to właśnie on otrzymał tę wizję, ale to nie on jest jej prawdziwym autorem. Pierwszy werset mówi, objawienie Jezusa Chrystusa, to objawienie od Jezusa. Spójrzmy, na co on kładzie nacisk. Przyjdę znowu, przyjdę znowu, przyjdę znowu. Czy zapowiedź jego pierwszego przyjścia się wypełniła? Stało się to później, niż niektórzy oczekiwali, ale przyszedł. A teraz mówi, przyjdę znowu. Dlaczego mielibyśmy w to wątpić?
Przyjaciele, zastanawiamy się, czy stanie się to niedługo. Nie wiemy, kiedy On przyjdzie dla każdego z nas. Musimy być gotowi. Ale możemy dowiedzieć się, w jaki sposób przyjdzie, żeby uniknąć zwiedzenia i wiedzieć, jak się przygotować. Z 404 wersetów zawartych w Apokalipsie, 278 cytuje prawie słowo w słowo inne miejsca Biblii. Chcę, żebyście wiedzieli, że aby zrozumieć ostatnią księgę Biblii, księgę proroctw, musicie znać również inne księgi. Będziemy więc odnosić się do ksiąg uzupełniających, takich jak księga Daniela, Ezechiela, Zachariasza, a także do innych miejsc Biblii. To kluczowe, ponieważ Apokalipsa to mozaika różnych fragmentów dotyczących całego planu zbawienia. Myślę, że podczas tego seminarium będziecie naprawdę zdumieni. Pamiętajcie, to jedynie pierwszy wykład z całej serii. W kolejnych tygodniach będą pojawiać się następne. Zostańcie z nami, a na pewno nie pożałujecie. Pytanie drugie. Co wiemy o czasie powrotu Jezusa? To drażliwy temat, ponieważ kiedy mówimy o tym, kiedy Chrystus przyjdzie, zawsze znajdzie się ktoś, kto zarzuci nam, że próbujemy ustalać datę. Biblia ostrzega nas przed tym. Jezus mówi, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. Ktoś mógłby zapytać, czy to oznacza, że nawet Jezus nie wie, kiedy przyjdzie? Cóż, teraz już wie. Kiedy jednak był na ziemi jako człowiek, nie posiadał całej tej kosmicznej wiedzy. On ostrzegał, nie wierzcie nikomu, kto twierdzi, że zna czas Jego przyjścia. Wielu ludzi wyznaczało dzień i godzinę, ale jak wiemy, wszyscy oni się mylili. Kilka lat temu pewien mężczyzna, Harold Camping, jeden z twórców Family Radio, bardzo ciekawa radiostacja, wyznaczył datę powtórnego przyjścia na 21 maja 2011 roku. Wiele osób podłapało tę myśl. Ludzie sprzedawali posiadłości, oddawali dobra materialne i ostrzegali innych. Niektórzy udawali się w góry do swoich schronów. Kiedy nic się nie wydarzyło, zaczęli wątpić w Boże Słowo. Jezus przestrzegał nas przed wyznaczaniem daty Jego powrotu. Powiedział, że mamy być gotowi przez cały czas, ponieważ potem, gdy nasze serce przestanie bić, następnym, czego doświadczymy, będzie zmartwychwstanie w obecności Pana. Musimy więc być gotowi. Zawsze. Jednak On chce, abyśmy wiedzieli, w jakim momencie historii Jego przyjście stanie się bliskie. Dlatego dał nam wiele znaków. Nie znamy dnia ani godziny, nie możemy wyznaczać daty, ale czytamy, tak i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest. Jestem przekonany, że Bóg chce, abyśmy to wiedzieli. Swoją drogą, kiedy patrzę na znaki, wierzę, że jest blisko. Pozwólcie, że zwrócę na coś waszą uwagę. Historia biblijna obejmuje kilka epok. Mamy 2000 lat od stworzenia Adama do czasów Abrahama. Każdy może to policzyć. Wszystkie te lata są podane w Biblii. Wystarczy je tylko dodać. Adam urodził się około 4000 lat przed Chrystusem. To przybliżona data. Częściowo jest to spowodowane tym, że nie wiemy, kiedy dokładnie urodzili się synowie Noego, Ham, Sem, Jafet, ale od Adama do Abrahama jest około 2000 lat. Potem mija 2000 lat od Abrahama do pierwszego przyjścia Jezusa. Następnie mija 2000 lat do naszych czasów. W Apokalipsie 24 czytamy, i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Mamy więc okres około 7000 lat. Wydaje się, że w całej Biblii Bóg działa w cyklach po 7. Stworzył świat w ciągu 6 dni i dodał do tego dzień odpoczynku, szabat. Mamy więc 7 dni. W 3 rozdziale 2 listu Piotra czytamy, że u Boga dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Wielu zastanawia się nad tym wielkim milenijnym tygodniem. Nie wymyśliłem tego, pracowało nad tym wielu naukowców i badaczy Biblii. Mamy mniej więcej 2000 lat, czasy patriarchów. Potem pojawia się Abraham, ojciec Żydów. 2000 lat od Abrahama do Chrystusa, Jego narodzenie i poświęcenie, powstanie Kościoła. I 2000 lat od Chrystusa do czasów obecnych.
Jezus powiedział, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie uratowałoby się żadne ciało. Widzimy więc, że wszystko przyspiesza. Wiele osób uważa, że królowanie z Chrystusem przez 1000 lat podczas milenium to jakby trwający 1000 lat szabat. Niektórzy sądzą, że jest to pewnego rodzaju model pokazujący, jak blisko jest koniec. Pytanie trzecie. Jakie znaki świadczą o bliskości powrotu Chrystusa? Weźcie głęboki oddech, zapnijcie pasy, ponieważ to będzie długa odpowiedź. Zostańcie ze mną. Myślę, że w tym momencie warto otworzyć Biblię. Jeśli macie ją ze sobą, otwórzcie 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają: powiedz nam, jaki będzie znak Twego przyjścia i dokonania świata? Kiedy to się stanie? Jezus jakby miesza swoją odpowiedź. Zaczynam od wersetu 4. A Jezus odpowiadając powiedział im: patrzcie, aby was kto nie zwiódł, bowiem wielu ich przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi to wszystko się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, i będą głody i mory, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. A wtedy wielu ich zgorszy się i jedni drugich wydadzą. Jedni drugich będą nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A ponieważ nieprawość się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Nie pamiętam, czy pastor Ross o tym wspominał, ale obecnie na nasze seminarium zarejestrowało się ponad 40 tysięcy osób i grup oraz 1000 kościołów. Dziękujemy telewizji FreeABN, która emituje ten program. Znajdziecie go na Facebooku, YouTube i w wielu innych miejscach na całym świecie. Jesteśmy tylko jednym z wielu posłańców. Myślę więc, że nasze pokolenie doświadcza właśnie wypełnienia się tego proroctwa. Ewangelia głoszona na całym świecie. Jezus dał nam wiele znaków, na przykład wojny i wieści o wojnach, niestabilność polityczna. Nawet w ciągu ostatniej doby przywódcy polityczni debatowali nad testami broni atomowej prowadzonymi przez Koreę Północną i Iran. Świat niepokoi się tym, że kraje te nie rozbroiły wszystkich pocisków rakietowych. Historia pokazuje, że człowiek zawsze tworzy broń po to, żeby jej używać. Czas płynie, a ludzie obawiają się, że w wyniku czyjejś głupoty albo szaleństwa dojdzie do nuklearnego nieszczęścia. Nie chodzi o stopienie się reaktora, ale o wypuszczenie rakiet na inny kraj. To jest ten niepokój. Należy też wspomnieć o wielu toczących się wojnach. Przerażające jest to, że świat wydaje ponad $100 milionów na godzinę na żołnierzy, amunicję i machiny wojenne. Być może w ciągu kilku ostatnich miesięcy, kiedy zajmowała nas pandemia, przystopowano trochę w zakresie produkcji broni i uzbrojenia. Ale takie są liczby. Ludzie tak dużo inwestują w wojnę. Wygląda na to, że zawsze gdzieś toczy się wojna. W poprzednim wieku, w I i II wojnie światowej, zginęło ponad 75 milionów ludzi, ponad 100 milionów, jeśli dodamy do tego choroby i głód, mające miejsce po wojnie. Katastrofy naturalne. Jezus powiedział, że w różnych miejscach wystąpią trzęsienia ziemi i huragany. Obserwujemy te zjawiska. Ludzie mówią, że to globalne ocieplenie. Wszyscy zastanawiają się, co spowodowało takie zmiany w środowisku. Wydaje się bowiem, że zwiększa się ich częstotliwość i intensywność. Wspomniałem już o trzęsieniach ziemi. Narodowe Centrum Informacyjne podaje, że pomiędzy 2004 a 2014 rokiem świat doświadczył 18 trzęsień ziemi o wartości 8 stopni w skali Richtera, które przyniosły ogromne zniszczenia. Jest to wzrost o 265% w porównaniu z poprzednim wiekiem. Trzęsienia ziemi pojawiają się falowo, ale ostatnio ich liczba wzrasta. Niektórzy twierdzą, że teraz mamy lepsze przyrządy do ich wykrywania. Ale przecież cały świat słyszał o trzęsieniu ziemi w 2004 roku,
które pochłonęło 235 tysięcy ofiar. To ważne wydarzenia. Tsunami w Japonii, trzęsienie ziemi na Haiti. Moim zdaniem właśnie doświadczamy tego, że całe stworzenie jęczy i wzdycha z powodu tego, co się dzieje. Tutaj w Kalifornii i na zachodnim wybrzeżu, nawet w tym momencie w Colorado, nigdy wcześniej nie widzieliśmy takich pożarów. Brakuje nawet ekspertów, którzy mogliby o tym mówić. Moja rodzina miała okazję z bliska obserwować, jak rozwija się sytuacja. Sezon pożarowy w 2020 roku przyniósł katastrofalne skutki. Łącznie spaliło się ponad 2,5 miliona hektara ziemi w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie. Tysiące budynków zostały zniszczone przez największe pożary, jakie kiedykolwiek odnotowano. Pobiliśmy prawie każdy rekord, który był do pobicia, podaje New York Times. Jak już wspomniałem, w sierpniu staliśmy na naszym podwórku, patrzyliśmy na góry w Parku Narodowym Mendocino i zobaczyliśmy uderzenie pioruna. Stało się ono zacząłem pożaru, który przerodził się w największy pożar w historii Kalifornii, choć myślę, że nie tylko. Spłonęło prawie 500 tysięcy hektarów. Linia ognia miała ponad 800 kilometrów. Teraz rozumiecie, dlaczego strażacy byli tak wyczerpani. Kiedy ugasili pożar, razem z żoną pojechaliśmy do tego parku. Zniszczenia są niewyobrażalne. Takie wydarzenia nie mogą pozostać bez wpływu na naszą planetę. W ciągu ostatnich 40 lat wymarła połowa światowej fauny i flory. Ta informacja pochodzi z 2006 roku z raportu National Geographic. Pomyślcie, w tym czasie z powierzchni Ziemi zniknęło 52% dzikiej przyrody. To szokujące. Pamiętam, jak 40 lat temu przeprowadziliśmy się do północnej Kalifornii i czasami widzieliśmy stada złożone z 20-30 jeleni. Teraz cieszymy się, kiedy zobaczymy 3 lub 4. Wszystko się zmieniło. Czytałem kiedyś o ekspedycji Lewisa i Clarka, którzy przemierzali teren USA. Musieli czekać 1,5 dnia, aby zobaczyć, jak stado bizonów przekracza rzekę. 1,5 dnia, żeby zobaczyć ogromną ilość zwierząt. Innego dnia niebo było wręcz czarne, ponieważ zasłaniały je gromady ptaków. Widzimy więc, że sytuacja się zmieniła. Spójrzmy na kolejny werset z Apokalipsy 11:18. I rozgniewały się narody i nastał Twój gniew i czas posądzenia umarłych i wytracania tych, którzy niszczą ziemię. To niezwykłe, ponieważ kiedy Jan pisał te słowa, człowiek nie miał technologii, która niszczyłaby ziemię. Możesz przez lata uderzać mieczem o glebę i rzucać włócznią w skałę, ale w ten sposób nie zniszczysz ziemi. Bo w ciągu ostatnich 100 lat zamieniliśmy kule armatnie na broń chemiczną i nuklearną. Obecnie człowiek ma narzędzia, aby zniszczyć nasz świat. I stopniowo to się dzieje. Dlatego Jezus powiedział, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie uratowałoby się żadne ciało. On musi przyjść wkrótce. Jednym ze znaków mają być zarazy. Ostatnio mamy jedną z nich, nie najbardziej śmiertelną, bo dżuma czy grypa hiszpanka pochłonęły więcej ofiar, ale również bardzo poważną w skutkach. Cały świat jest zaangażowany w walkę z tym, jak szybko się rozprzestrzenia. A właściwie teraz bardziej chodzi o zmniejszenie liczby zachorowań, ponieważ szpitale są przepełnione, i znalezienie lekarstwa. Czy Jezus miał rację, mówiąc, że w ostatnich dniach będą zarazy i pandemie? Codziennie czytamy o tym w nagłówkach prasowych. Kolejny znak. Nie został on uszczegółowiony w Mateuszu 24, ale mówiąc o powtórnym przyjściu, Jezus powiedział, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jeden z naszych ankietowanych odniósł się do tego. Co zatem działo się w dniach Noego? Biblia mówi, że ziemię wypełniała przemoc, a myśli ludzkiego serca były tylko złe. W raporcie policyjnym Chicago czytamy, w 2020 roku ilość morderstw w mieście przekroczyła 500, co oznacza wzrost o 1/3 w porównaniu z poprzednim rokiem. Nie tylko przemoc jest problemem, widzimy ją wszędzie i jest to bardzo niepokojące. Jezus zapowiedział jednak, że będzie również problem z niemoralnością. Ludzie odwracają się od naturalnych uczuć i zasad moralnych.
plaga pornografii. Żałuję, że w ogóle przeczytałem te statystyki, ale według niektórych badań 12% wszystkich witryn internetowych to pornografia, 35% wszystkich pobranych plików to zawartość pornograficzna, 20% wszystkich wyszukiwań w przeglądarkach internetowych, czyli 68 milionów wyszukiwań dziennie, wiąże się z seksem. 40 milionów Amerykanów regularnie odwiedza strony tylko dla dorosłych. Średni wiek pierwszego kontaktu z tym tematem to 11 lat. 90% chłopców i 60% dziewcząt natyka się w internecie na pornografię przed 18 rokiem życia. 20% wyszukiwań na urządzeniach przenośnych dotyczy pornografii. 56% rozwodów wiąże się z tym, że jeden z małżonków, zazwyczaj mężczyzna, korzysta z pornografii. Przyjaciele, to prawdziwa epidemia, która dziesiątkuje nasze społeczeństwo. Ludzie nie chcą o tym rozmawiać, bo nie jest to przyjemne, ale to jeden ze znaków końca świata. Niemoralność. Nie chcę być gruboskórny, bo uważam, że Jezus kocha wszystkich, ale Biblia wyraźnie mówi, że Bóg stworzył mężczyznę, aby był mężczyzną, a kobieta, aby była kobietą. Jego plan zakłada jednego mężczyznę dla jednej kobiety. Widzimy jednak, co dzieje się dzisiaj. W Łukaszu 17, 28 i 30 czytamy, tak też się działo za dni Lota, tak też będzie w ów dzień, w którym objawi się Syn Człowieczy. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego, jak wyglądała sytuacja za czasów Lota w Sodomie i Gomorze. Billy Graham powiedział, że albo Bóg przeprosi Sodomę i Gomorę, albo świat będzie miał kłopoty. List Judy 1,7. Jak Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, gdy w podobny sposób, jak i tamte, oddały się nierządowi i udały się za innym ciałem, wystawione są jako przykład, ponosząc karę ognia wiecznego. Kolejna kwestia do rozważenia w kontekście naszych czasów to przeludnienie. To naprawdę niesamowity fakt. Minęło około 5000 lat, zanim liczba ludności na świecie osiągnęła miliard. Drugi miliard przybył w ciągu 130 lat. Trzeci miliard ludzkość osiągnęła w ciągu 30. Czwarty w ciągu 15 lat. A teraz dochodzimy do 8 miliardów ludzi. Ten wykres pokazuje, że w 2025 roku liczba ludności osiągnie 9 miliardów. W tym samym czasie nie przybywa pól uprawnych, a ich liczba wręcz się zmniejsza. Czytałem, że w każdej minucie Ameryka traci 2 hektary ziemi uprawnej z powodu rozrastania się miast i problemów z zanieczyszczeniem. Kiedy więc liczba ludności stale rośnie, a możliwości produkcji żywności się zmniejszają, to tak jakby dwa pociągi zmierzały w swoim kierunku. To nie może skończyć się dobrze. Wzrost wiedzy to dla mnie fascynujący znak. Przeczytajmy i przeanalizujmy ten fragment. Daniel 12:4. Lecz ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj zwój aż do wyznaczonego czasu. Wtedy wielu ich będzie krążyć i zrozumienie będzie wielkie. Spójrzmy na pierwszą część. Wielu ich będzie krążyć. Zgodzicie się ze mną, że nasze pokolenie jest pokoleniem przemieszczającym się. Podróżujemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Myślę, że ten werset odnosi się również do studiowania Słowa Bożego i zrozumienia prawdy, ale nie tylko. Kiedyś podróż z zachodniego na wschodnie wybrzeże USA trwała kilka miesięcy. Ludzie musieli płynąć dookoła południowej Afryki. Niewielu z nich nie przetrwało takiego rejsu. A dzisiaj mamy ponaddźwiękowe samoloty, które mają zastąpić Concordy. To naprawdę niesamowite, jak szybko i często dzisiaj podróżujemy. National Geographic z lipca 2006. Ludzie podróżują daleko od domu o wiele częściej niż w całej historii człowieka. Skoro było to prawdą wtedy, jak bardzo prawdziwe jest teraz? Niedaleko nas, nieco wyżej w górach, mieszkał pewien staruszek. Dorastał na farmie i pierwszy raz wybrał się do miasta dopiero w wieku 7 lat. Mieszkał niecałe 50 kilometrów od oceanu i dopiero kiedy miał 70 lat, jeden z sąsiadów zabrał go na sam brzeg. Żył ponad 80 lat. Powiedział, to naprawdę dużo wody. Nigdy nie widział oceanu, chociaż był tak blisko.
Daniel mówi, wzrośnie wiedza, że tak się stało. Podobnie jak wcześniej John Kennedy postawił sobie za cel dotarcia Amerykanów na Księżyc, obecny prezydent chce, żebyśmy dotarli na Marsa. I wiecie co? Gdyby mieli wystarczająco dużo czasu, tak by się stało. Mamy tam już przecież kilka lądowników. Spójrzmy na listę różnych wynalazków z ostatniego wieku, które całkowicie zmieniły ludzkość. Samochód, samolot, radio, telewizja, smartfon, lądowanie na Księżycu, aparat słuchowy, rozrusznik serca. Mój ulubiony to elektryczna suszarka do włosów. Wyobraźcie sobie teraz, że przenosicie do naszych czasów apostoła Pawła, wyciągacie smartfona i mówicie, wygoogluję, co tylko zechcesz. Cała wiedza planety Ziemia znajduje się pod twoimi palcami. Dzieci niemalże się z tym rodzą. Pamiętam czasy, kiedy trzeba było rezerwować książki, szukać w katalogu właściwej encyklopedii, żeby znaleźć trochę informacji. Wiedza wzrosła. I wreszcie mój ulubiony znak. Mateusz 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy, może nadejdzie koniec, prawdopodobnie nadejdzie koniec? Nie. I wtedy nadejdzie koniec, stanowczo stwierdza Jezus. Chcę opowiedzieć krótką historię. Amazing Facts podróżują po całym świecie. Głosimy Ewangelię na każdym kontynencie, oprócz Arktyki. Kilka lat temu, chyba w 2017 roku, Karen i ja i nasza ekipa byliśmy w Nowej Gwinei. Mieliśmy publiczne wykłady. Postanowiliśmy pójść do dżungli i nakręcić materiał filmowy na temat domostw tubylców. Przechodziliśmy obok nich i zobaczyliśmy piękny ogród. Przez naszego tłumacza zapytaliśmy właścicieli, czy nie mają nic przeciwko temu, żebyśmy zrobili kilka zdjęć. Zgodzili się, więc wyskoczyliśmy z auta i podeszliśmy do kobiety, którą widzicie tutaj w środku. Patrzyła na nas szeroko otwartymi oczami i ustami tak, jakby zobaczyła ducha. Nie wiedziałam, co się stało. W końcu z ogromnym przejęciem powiedziała coś do tłumacza. Okazało się, że od lat ogląda moje programy w telewizji i zaszokował ją fakt, że pojawiłem się na jej podwórku. Była bardzo podekscytowana. Uścisnęliśmy ją, zrobiliśmy sobie zdjęcie i pomodliliśmy się razem z jej rodziną i pojechaliśmy na nasze spotkania. Byliśmy zdumieni. W następny weekend na główne nabożeństwo przyszło ponad 150 tysięcy osób. Wszyscy oni oglądali nasze programy. To niesamowite. Podróżujemy po całym świecie. Do Afryki, gdzie ludzie nie mają domów, ale mają smartfony. Nie wszyscy, po prostu telefony i słuchają naszych nabożeństw na WhatsAppie, studiują Biblię. Ewangelia obiega cały świat. Byliśmy na Środkowym Wschodzie. Ludzie mieszkają tam w namiotach razem z kozami, które swobodnie wchodzą do środka i wychodzą, a na zewnątrz mają anteny satelitarne. To samo widzieliśmy w całych Indiach. Ludzie mieszkają pod plandekami i mają talerze satelitarne. Naprawdę, dzięki współczesnej technologii Ewangelia jest głoszona całemu światu. Co powiedział Jezus? I wtedy nadejdzie koniec. Mówiłem, że zanim przejdziemy do kolejnego pytania, minie sporo czasu. Teraz od bliskości powrotu Jezusa przejdziemy do sposobu Jego przyjścia. Widzimy tutaj popularną serię książek pod tytułem Powieść o czasach ostatecznych, autorstwa Tima LaHaye. To dobry człowiek, ale zdecydowanie nie zgadzam się z jego scenariuszem wydarzeń związanych z powtórnym przyjściem. Tak naprawdę to nowa nauka. Zasadniczo mamy trzy główne poglądy na proroctwa. Futuryzm, preteryzm i historycyzm. Wszyscy reformatorzy wierzyli, że przyjście Pana będzie rzeczywiste, a poprzedzi je wielki ucisk. W serii LaHaye'a najpierw ma miejsce wniebowzięcie, a dopiero potem ucisk. Jest też trzecia, mniejsza grupa, która uważa, że wniebowzięcie będzie miało miejsce w trakcie ucisku. Wierzę, że w każdej z tych grup są dobrzy chrześcijanie. Chcę to podkreślić. Ale na podstawie Biblii podzielę się z wami tym, dlaczego wierzymy, że ucisk nastąpi przed wniebowzięciem. To ważne. Jeśli się mylę, w niebie będę musiał przeprosić.
Jeśli mam rację, wiele osób będzie zaskoczonych, bo uważają, że znajdą się w niebie, zanim pojawią się trudności, nie będą gotowi, aby wytrwać i otrzymać wybawienie. Zajrzyjmy do Biblii. Przede wszystkim nie wierzymy w sekretne pochwycenie. Być może słyszeliście to określenie. Człowiek idzie sobie ulicą, rozmawiasz z nim i nagle zostaje zbawiony, po prostu znika. Na ziemi zostają ubrania. Auta wypadają z drogi, samoloty spadają, bo pilot, a może nawet drugi pilot był chrześcijaninem. Oni znikają i w kokpicie nikogo nie ma. Biblia nie mówi, że powtórne przyjście będzie ciche lub sekretne. Czy Jezus przyjdzie po cichu? Pierwszy list do Tesaloniczan 4,16. Gdyż sam Pan na wezwanie, na głos Archanioła i trąby Bożej. Wezwanie, głos, trąba. To chyba dużo hałasu. Jeremiasz 25,30. Pan zagrzmi z wysokości i wyda swój głos ze świętego mieszkania. Donośnie zagrzmi ze swego mieszkania. Psalm 53. Przyjdzie nasz Bóg i nie będzie milczał. A wokoło Niego powstanie gwałtowna wichura. Mówi o Jego przyjściu z nawałnicą. Niektórzy powiedzą, ale to będzie już po sekretnym pochwyceniu. Sprawdźmy więc, co mówił Jezus. Gdyż jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca i pokazuje się aż na zachód, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. Burza z piorunami to ciekawe zjawisko, szczególnie kiedy jesteś na płaskim terenie, gdzie nie ma gór zasłaniających horyzont. Widać wtedy ogromne błyskawice przecinające niebo i nawet jeśli zamkniesz oczy, nadal widzisz błysk, nawet jeśli je zakryjesz. Schowałem głowę pod poduszkę i wiedziałem, że błyska, bo 4-5 sekund później słyszałem grzmot. To najjaśniejsze światło, jakie istnieje. Przyjście będzie jasne i głośne. A ów dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Być może ktoś powie, no właśnie, pastorze, jak złodziej w nocy. Przeczytajmy cały werset i powiedzcie mi, czy naprawdę uważacie, że on przyjdzie niezauważenie jak złodziej, tak samo wróci do nieba, a potem świat będzie trwał przez kolejne kilka lat. 2 Piotra 3,10. A ów dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w nim niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, będą spalone. Czy to brzmi tak, jakby po przyjściu Jezusa życie na ziemi miało nadal trwać? Nie. Mamy być gotowi, zanim Jezus przyjdzie. Dlaczego użył tego wyrażenia, jak złodziej? Nie chcę powiedzieć za dużo podczas pierwszego spotkania, ale nie zawsze byłem chrześcijaninem. W przeszłości zajmowałem się m.in. złodziejstwem. Włamywałem się do domów i kradłem również samochody. I kiedy to robiłem, nie zapowiadałem, że przyjdę. Chodziło o to, żeby przyjść wtedy, kiedy nikt nie będzie się tego spodziewał. I o tym mówił Jezus. On przyjdzie niespodziewanie, kiedy ludzie nie będą czekać na Syna Człowieczego. Pamiętam, jak pod koniec 1999 roku prowadziłem podobne do tego seminarium w Nowym Jorku. Wszyscy cierpieli na gorączkę milenijną i mówili, Jezus przyjdzie wkrótce. Odpowiadałem, nie sądzę. Dlaczego? Jak możesz tak mówić? Ponieważ wszyscy spodziewają się, że przyjdzie. Chociaż jedna moja przepowiednia, która się sprawdziła. Pytanie piąte. Jakie inne fizyczne znaki będą towarzyszyły przyjściu Chrystusa? I stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było. Tak wielkie było to trzęsienie. Jest powiedziane, że podczas tego trzęsienia góry poruszą się ze swoich miejsc. To nie 6 czy 7, ale raczej 25 stopni w skali Richtera. Kto zobaczy Jezusa, kiedy powróci? Czy nagle zniknie i nikt go nie zauważy? Mateusz 24,30. Wtedy pojawi się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą. Apokalipsa 1,7 mówi, oto przychodzi z obłokami i zobaczy go wszelkie oko. Dzieje apostolskie 1,11. Tak przyjdzie, jak go widzieliście. Mam w prezentacji wiele wersetów, ale tak naprawdę chciałbym, żebyśmy czytali je bezpośrednio z Biblii. Dzieje apostolskie 1,9. A to powiedziawszy, Jezus wygłosił swoje ostatnie błogosławieństwo i zlecenie. Gdy oni patrzyli, został podniesiony w górę, a obłok wziął go sprzed ich oczu.
A gdy uważnie patrzyli za nim idącym do nieba, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i powiedzieli: mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Czy go widzieli? Tak. Czy go słyszeli? Tak. Czy był prawdziwy? Tak. Czy został wzięty w obłoku? Tak. Powróci na obłokach. Usłyszymy, jak powraca, będzie prawdziwy. To nie będzie fantom ani coś, o czym następnego dnia przeczytacie w gazecie. Kiedy Jezus przyjdzie, cały świat będzie o tym wiedział. Pytanie siódme. Kto będzie towarzyszył Jezusowi w czasie Jego powrotu na obłokach? Mateusz 25:31. A gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy, ile? Wszyscy. Święci aniołowie z nim. Przy okazji witam publiczność w naszym studiu. Mamy tutaj garstkę oddanych słuchaczy, siedzących w bezpiecznej odległości od siebie nawzajem. Wiecie, kiedy przemawiam, potrzebuję widzialnego wsparcia żywych ciał. Czytamy, że On przyjdzie ze wszystkimi aniołami. Jak ogromne będzie to wydarzenie. Kilka historii. Biblia mówi, że kiedy armia judzka i Jerozolima były oblegane, Ezechiasz modlił się i Bóg posłał jednego anioła, który walczył przeciwko armii asyryjskiej. W efekcie zginęło 185 tysięcy żołnierzy wroga. Jeden anioł. Grobu Jezusa pilnował cały oddział rzymskich żołnierzy. W czasie zmartwychwstania pojawił się tylko jeden anioł i jego chwała sprawiła, że żołnierze padli na ziemię jak martwi. Jak więc to będzie, gdy Jezus przyjdzie ze wszystkimi aniołami? Jaka w ogóle jest ich liczba? Cóż, skoro każdy z nas ma swojego anioła stróża, a być może także anioła pisarza, a na świecie jest prawie 8 miliardów ludzi, do tego inni aniołowie, to w sumie miliardy istot. Czy możecie wyobrazić sobie ogrom chwały, jaka zapanuje, kiedy Jezus wróci z miliardami aniołów? A czytamy przecież, że przyjdzie w chwale Ojca, siedząc po Jego prawicy. Czy będzie konieczne, żeby ktoś złapał cię za ramię i powiedział: słyszałeś? Jezus właśnie przyszedł. Wszyscy będą o tym wiedzieli. To najbardziej widowiskowe i potężne wydarzenie w całej Biblii. W jaki sposób blask przyjścia Jezusa wpłynie na żyjących bezbożnych? Drugi list do Tesaloniczan 1:7. Gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają. Wtedy pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem u swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Kiedy przyjdzie, Jego blask zniszczy bezbożnych i oczywiście Antychrysta. Co stanie się ze sprawiedliwymi, którzy w czasie powrotu Jezusa będą w grobach? Idziemy krok po kroku. To bardzo mocny werset. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16. Zmarli w Chrystusie powstaną najpierw. Sam Pan na wezwanie, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną. Ma więc miejsce zmartwychwstanie, ale nie wszystkich zmarłych, a tylko tych w Chrystusie. Pytanie dziesiąte. Co stanie się z żyjącymi, zmartwychwstałymi świętymi? Umarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną i zostaną zabrani w powietrze na spotkanie z Panem. To jest prawdziwe pochwycenie. Słowo to oznacza bycie zabranym w mocy i chwale Pana. Oni zostaną wzbudzeni, a my zostaniemy zabrani w powietrze na spotkanie z nimi i zostaniemy przemienieni. Oni będą mieli doskonałe ciała, my zostaniemy przemienieni w mgnieniu oka. Przejdziemy ze śmiertelności do nieśmiertelności, z tego, co skazitelne, do nieskazitelności. Potem my, żywi, którzy pozostaniemy, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. Podsumujmy to, o czym mówiliśmy na temat powtórnego przyjścia Jezusa. Jest rzeczywiste, osobiste, widoczne, słyszalne, fizyczne, ożywiające, pełne chwały, jest punktem kulminacyjnym. Kiedy Jezus przyjdzie, wszyscy będą o tym wiedzieli. I nie brzmi to dla mnie tak, jakby potem życie na ziemi miało nadal trwać.
Zapraszam Was na kolejne wykłady, ponieważ będziemy mówić na temat tego, jak czas ucisku i moc bestii wpisują się w ten scenariusz. Tak, w tej serii będziemy rozmawiać o liczbie 666, o niebie i innych miejscach, o wszystkim, co zawiera Apokalipsa. Może nie o wszystkim, ale o najważniejszych rzeczach. To interesujące, że Tom LaHaye był bardzo szczery. W swojej książce No Fear of the Storm, co można przetłumaczyć bez strachu przed burzą, przyznaje: nie mam żadnego wersetu, który mówiłby o tym, że Jezus przyjdzie przed uciskiem. Doceniam jego szczerość. Pytanie 11. Jakie poważne ostrzeżenie daje Jezus w kontekście swojego przyjścia? Już o tym czytaliśmy. Bowiem wielu ich przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Wiemy, że co jakiś czas pojawiają się niebezpieczni ludzie tacy jak Jim Jones czy Marshall Applewhite, a ostatnio Rosjanie aresztowali mężczyznę, który twierdził, że jest wcieleniem Jezusa. Miał sporą grupę naśladowców. Kolejny był w Brazylii, nie pamiętam jak się nazywał. Od wielu lat pojawiają się ludzie, którzy twierdzą: jestem Chrystusem. To niebezpieczne zjawisko, ale nie przejmuję się tak bardzo osobami, które mówią tak z powodu niezrównoważenia psychicznego. Niektórzy twierdzą: jestem Napoleonem lub Kleopatrą. Kiedy jednak szatan podszyje się pod Chrystusa, będzie to niesamowicie skuteczne zwiedzenie. Jezus powiedział, że zwiedzeniu ulegną nawet wybrani. Dlatego musimy być ugruntowani w Jego Słowie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby, o ile można, zwieść wybranych. Co może ochronić nas przed zwiedzeniem? Pytanie 12. Odpowiedź znajduje się w Izajaszu 8:20. Do prawa i do świadectwa Bożego. Jeśli w ten sposób mówić nie będą, czyli jeśli ich słowa nie zgadzają się z Biblią, cytują pojedyncze wersety, ale nie pokazują całego przesłania Biblii, nie będzie dla nich jutrzenki. Czy bezpiecznie jest, żebyśmy poszli i zobaczyli fałszywego Chrystusa? Ktoś może powiedzieć: lepiej pójdę i sam sprawdzę. Jezus dał bardzo konkretne ostrzeżenie w tej kwestii. Jeśli wtedy powiedzieliby wam: oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto w kryjówce, nie wierzcie. Ci ludzie mogą posiadać hipnotyzującą siłę. Idąc za nimi, wejdziecie na teren szatana. Jezus powiedział, że podczas swojego powrotu nie dotknie ziemi. Zostaniemy porwani na spotkanie z nim w powietrzu. Należy więc uważać na każdego człowieka, który chodzi po ziemi i twierdzi, że jest Chrystusem. Kiedyś spotkałem osobę, która utrzymywała, że jest Jezusem. Dawno temu, w czasie, kiedy się nawróciłem, przez półtora roku mieszkałem w górskiej jaskini. Kiedyś podzielę się z wami tą historią. Właśnie przeczytałem Biblię i przyjąłem Pana i myślę, że diabeł próbował zawrócić mnie, świeżego chrześcijanina, z tej drogi. Pewnego dnia przed moją jaskinią na pustyni, byłem pustelnikiem i mieszkałem sam, pojawił się mężczyzna. Czasami spotykałem biwakowiczów, więc zaczęliśmy rozmawiać. W pewnej chwili powiedział: jestem Jezusem. W pierwszym momencie pomyślałem: okej, mam hiszpańskiego przyjaciela o imieniu Jezus. Może więc chodzi mu o to, że ma tak na imię. A on powtórzył: jestem Jezusem. I wtedy naprawdę się przestraszyłem, bo pomyślałem, że jestem sam w górach z szaleńcem. Miał ponad 1,80 m wzrostu. Orzechowe oczy, brązowe włosy, brodę. W taki sposób przedstawia się Jezusa na wielu obrazach. Może spojrzał w lustro i pomyślał, że może być Jezusem. Nie wiem. Nie chciałem go zdenerwować. Pomyślałem: a co jeśli to naprawdę jest Jezus? Byłoby źle, gdybym go obraził. Zapytałem: czy Biblia nie mówi, że gdy powrócisz, przyjdziesz na obłokach? Tyle pamiętałem. Odrzekł: tak będzie, gdy przyjdę dla wszystkich, a teraz przychodzę dla wybranej grupy ludzi. Miał odpowiedź na wszystko i naprawdę znał Biblię. Spędził ze mną 3 dni i w końcu musiałem się go pozbyć, bo zjadł wszystkie moje zapasy, w niczym nie pomagał. Musiałem eksmitować Jezusa. Kilka dni później widziałem go w miasteczku z podążającymi za nim apostołami, którzy mówili: to jest Jezus. Kiedy zobaczyłem go po raz kolejny, brakowało mu przedniego zęba. Dał się w bójkę i go stracił. Poczułem się o wiele lepiej, ponieważ wiem, że Jezus ma wszystkie zęby. Teraz już wiecie, że spotkałem kogoś, kto podawał się za Jezusa. Nie wierzcie takim osobom. Co będą robić aniołowie w czasie powtórnego przyjścia Jezusa?
i pośle swoich aniołów i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od krańców nieba aż do ich krańców. Ponieważ żyjemy tuż przed powrotem Jezusa, jak powinniśmy przygotować się do tego poważnego i pełnego chwały wydarzenia? Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Nie mówcie: pastorze, wygląda na to, że mamy jeszcze kilka lat. Przyjacielu, nie wiesz, kiedy Jezus przyjdzie dla ciebie. Musimy być gotowi przez cały czas. Chrystus powiedział, że nie ma czasu. Nie powinniśmy ryzykować i igrać z wiecznością. Już teraz bądźmy gotowi na Jego przyjście. Co powiedzą bezbożni, kiedy Jezus powróci? Apokalipsa 6:15-17. A królowie ziemi, książęta i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny, powiedzieli górom i skałom: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie. Bowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I kto się może ostać? Bezbożni będą przytłoczeni. Wszystkie plemiona ziemi będą biadać. Tak mówi Biblia o zagubionych. Kiedy On przyjdzie, chcesz należeć do Jego plemienia, a nie do plemion ziemi. Następne pytanie. Co powiedzą sprawiedliwi, kiedy Jezus powróci? Oto nasz Bóg, Ten, którego oczekiwaliśmy. Będziemy weselić się i radować się w Jego zbawieniu. Kiedy Jezus przyjdzie, będą tylko dwie grupy. Nie ma trzeciej opcji. W wojnie pomiędzy dobrem i złem nie można być Szwajcarią. Nie ma terytorium neutralnego. Chrystus powiedział: jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Jeśli w słoneczny dzień przesuniesz skałę, wypełzną spod niej różne robaki, które chowają się przed światłem. Kiedy wejdziesz do domu, w którym są karaluchy, i włączysz światło, natychmiast od niego uciekną. Gdy w ciemnym lesie zapalisz światło, przylecą do niego wszystkie ćmy. To takie proste, przyjaciele. Kiedy Jezus powróci, będą tylko karaluchy i ćmy. Musicie zdecydować, kim chcecie być. Będą tylko dwie kategorie ludzi. Ci, dla których Jezus jest Panem i którzy Jego powrót uznają za błogosławieństwo, i ci, którzy będą uciekać od Jego obecności. Powtórne przyjście Jezusa to temat, o którym powinniśmy rozmawiać i który powinien nas ekscytować. Spójrzmy na te wersety. Pierwszy list do Koryntian 1:7. Tak, iż nie brak wam żadnego daru, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytus 2:13. Oczekując owej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jaki jest najważniejszy cel powtórnego przyjścia Jezusa? Czy przychodzi, żeby wyrównać rachunki z bezbożnymi? Posłuchajmy, co On mówi. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja. Chrystus mówi: przyjdę znowu. On powraca, ponieważ nas kocha i chce, żebyśmy byli razem z Nim. Chce wyrwać nas z tego świata, który sam siebie niszczy. Patrząc na to, co się dzieje, wiemy, że jesteśmy u progu niesamowitych i przerażających wydarzeń. Wiedzą to wszyscy ludzie na całym świecie, bez względu na to, gdzie mieszkają, albo jaką partię polityczną popierają. Wierzcie mi, żaden polityk nie ma lekarstwa na to, co dzieje się na naszej planecie. Problemem jest grzech. Jedynym ratunkiem jest Jezus Zbawiciel. Zaproś Go do swojego serca. Centralną postacią Apokalipsy jest Jezus. Objawienie Jezusa Chrystusa. I to właśnie On jest głównym tematem naszej serii. Będziemy rozmawiać o tym, jak ważne jest, aby mieć osobistą relację z Nim. Jeśli wiesz, czym jest znak bestii, co oznacza liczba 666, rozumiesz Armagedon i wszystkie te tajemnice, ale nie znasz Jezusa, to ci nie pomoże. Jedyną drogą jest osobista relacja miłości z Nim. Skąd mogę mieć pewność, że kiedy Jezus powróci, będę gotowy? Jezus powiedział: tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jak możesz być bezpieczny? Musisz przyjść do Jezusa. Czytajmy dalej. Ale wszystkim, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Boga. Jeśli przyjdziesz do Niego i przyjmiesz Go do swojego serca, otrzymasz tę moc. Czytałem kiedyś, jak Dwight Moody, słynny ewangelista, wspaniały Boży człowiek, wywierający wielki wpływ, w 1871 roku zorganizował spotkanie w Chicago. Pod koniec wykładu mówił o Jezusie i planie zbawienia. Zakończył słowami:
Idźcie do domu i przez cały tydzień myślcie o tym, co powiedziałem. Następnym razem będziemy rozmawiać o podejmowaniu decyzji. Tego wieczoru, zanim jeszcze skończył się modlić, w oddali usłyszeli bicie dzwonów i ludzkie krzyki. Z jego wykładu wyszły tysiące ludzi. I okazało się, że tej nocy w Chicago wybuchł wielki pożar. Zniszczenia objęły prawie 10 kilometrów kwadratowych. W tej pożarze zginęły tysiące osób. Moody powiedział potem, że był to największy błąd jego życia. Kazać ludziom czekać aż tydzień z podjęciem decyzji w sprawie Jezusa. Do końca życia nie mógł sobie tego wybaczyć. Od tamtego czasu zawsze, kiedy przemawiał, mówił: chcę, żebyś teraz podjął decyzję w sprawie Jezusa. Ja również chcę zakończyć tę prezentację, prosząc Cię, żebyś podjął decyzję. Nie martw się o to, w jaki sposób staniesz się chrześcijaninem. Przyjdź do Pana taki, jaki jesteś, a On nauczy Cię, jak masz Mu służyć. Nie mów: nie wiem, jak prowadzić święte życie. Może najpierw naprawię samego siebie, a potem przyjdę do Jezusa. Przyjdź do Niego wtedy, gdy Duch Święty mówi do Ciebie. A to oznacza teraz. Jeśli przyjdziesz do Niego, On zmieni Twoje serce. Tak jak nie myjesz się, żeby wejść do kąpieli, wchodzisz do niej, żeby się umyć. Przyjdź do Chrystusa ze wszystkimi swoimi problemami, wątpliwościami, słabościami i powiedz: Panie, wiem, że świat zmierza do końca. Twoje życie też się kiedyś skończy. Ale On oferuje Ci życie, które będzie trwać wiecznie. Dlaczego miałbyś zwlekać? Przyjaciele, chciałbym zaapelować, abyście przyszli do kogoś, kto tak bardzo Was kocha, że umarł, aby Was ratować. Jezus wkrótce przyjdzie na obłokach. Czy chcesz być gotowy na spotkanie z Nim i przyjąć Go jako osobistego Zbawiciela? Kończymy ten wykład, ale za chwilę wracamy z odpowiedziami na pytania, więc nie odchodźcie zbyt daleko. Chcę pomodlić się z tymi, którzy nas oglądają. Jeśli Bóg mówi do Twojego serca, módl się razem ze mną i przyjmij Jezusa. Powiedz: Panie, chcę, żeby to był pierwszy dzień z Tobą jako Panem mojego życia. Pokaż mi, jak to zrobić. Ojcze w niebie, dziękujemy za Twoje słowo, które przypomina nam, że Jezus wkrótce powraca. Już niedługo niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją. Wiemy, że ten świat przemija. Naszą jedyną nadzieją jest miejsce w Twoim Królestwie, Panie. Zamieszkaj w naszych sercach i pomóż nam ukryć naszą wiarę w Tobie. Modlę się, aby każda z tych osób powiedziała: zapraszam Cię do mojego życia, przebacz moje grzechy, przepraszam za moje upadki. Naucz mnie, jak mam Cię naśladować. Panie, obdarz ich pokojem i radością z powodu tego, że Ty ich akceptujesz, że niezależnie od ich przeszłości, Ty przyjmujesz ich do siebie i ich zbawisz. Dziękuję i modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Już za chwilę pastor Ross i ja wrócimy do Was i odpowiemy na Wasze pytania. Imperia Wszechczasów. Proroctwa, które wstrząsnęły historią świata. Pewnej nocy, około 2500 lat temu, potężny król babiloński Nebukadnezar zasypiał na swoim łożu, podziwiając ogromną chwałę swojego królestwa. Jako główny architekt jednego z najpotężniejszych światowych imperiów, zapadł w niespokojny sen, zastanawiając się nad tym, jaka będzie przyszłość jego królestwa. Bóg wykorzystał tę okazję, aby poprzez bardzo realistyczny sen wyjawić mu nie tylko ostateczny los jego narodu, ale także powstanie i upadek imperiów od jego czasów aż do końca historii Ziemi. W tym niezwykłym proroczym śnie, zapisanym w drugim rozdziale Księgi Daniela, Bóg pokazał Nebukadnezarowi ogromny posąg, który miał głowę ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy i palce częściowo z żelaza i gliny. Nagle z nieba spadł wielki kamień i uderzył w posąg, miażdżąc go w pył, który następnie został porwany przez wiatr. A kamień rozrósł się w olbrzymią górę, która wypełniła całą ziemię. Nebukadnezar wiedział, że to nie jest zwykły sen. Zafrasowany wezwał swoich najmądrzejszych doradców, aby opowiedzieli mu ten sen i podali jego wyjaśnienie.
Oczywiście nie potrafili tego zrobić. Wtedy Bóg dał ten sam sen i objawił jego interpretację pewnemu Żydowi, który znajdował się w Babilonie, młodemu człowiekowi o imieniu Daniel. Daniel stanął przed królem i szczegółowo opowiedział mu jego sen, a potem go wyjaśnił. Witajcie z powrotem w programie Apokalipsa Teraz. Spróbujemy odpowiedzieć na Wasze pytania, za które serdecznie dziękujemy. Pastorze, to było niesamowite studium na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. Pojawiło się wiele pytań. Patrząc na wydarzenia na świecie, ludzie zastanawiają się, jak blisko końca jesteśmy. Mamy więc naprawdę ciekawe pytania. Chyba jesteśmy gotowi, żeby przejść do pierwszego pytania. Właściwie dzięki niektórym naszym pytaniom zaczynamy się rozkręcać. Przesyłaliście je już przed emisją, co umożliwiło nam umieszczenie ich w prezentacji. Pytanie pierwsze. Czym jest i kiedy będzie miała miejsce bitwa Armagedon? To bardzo dobre pytanie. Armagedon to słowo, które pojawia się tylko raz w Apokalipsie 16, w kontekście szóstej plagi. Czytamy tam, że szósty anioł wylał swoją czaszę, a z ust bestii, smoka i fałszywego proroka wyszły trzy nieczyste żaby, które poszły do królów ziemi, aby zgromadzić ich na wojnę Wielkiego Dnia Bożego. Potem mamy wtrącenie, oto przychodzę wkrótce. To jedno z tych miejsc w opisie siedmiu plag, gdzie mamy ostrzeżenie Jezusa, przychodzę. Wszyscy oni zostają zgromadzeni na miejscu, które w języku hebrajskim brzmi Armagedon lub Harmagedon. Pojawia się ono tylko raz w literaturze greckiej, więc jest to pewnego rodzaju zagadka. Ale wierzy się, że odnosi się ono do doliny niedaleko miasta Megiddo. Nie chodzi jednak o to, że w tym miejscu dojdzie do jakiejś rzeczywistej bitwy, ale jest to symbol wielkich biblijnych bitew, które Bóg stoczył dla swojego ludu. Ostatecznie więc bitwa Armagedon to bitwa pomiędzy dobrem i złem. W Apokalipsie 12:17 czytamy, że smok rozpoczął wojnę z kobietą. W Apokalipsie 19 Jezus przychodzi na białym koniu, aby wyzwolić swoją oblubienicę. Jest to więc ostateczny konflikt końca czasów pomiędzy tymi, którzy mają pieczęć Boga i tymi, którzy przyjęli znak bestii. Pastorze, przypomniałeś mi właśnie jedno z zadanych pytań. Czy Jezus w czasie swojego powrotu rzeczywiście będzie siedział na białym koniu? Dobre pytanie. Nie sądzę, żeby tak było. W Apokalipsie mamy wiele symboli. W opisie z 19 rozdziału, pastor Ross jest naprawdę dobrym znawcą tej księgi, z jego ust wychodzi miecz, a na szacie ma napis Słowo Boże. Wszystko to pokazuje, że są to symbole wskazujące na to, iż przychodzi z mocą. Kiedy starożytni wojownicy podbijali inne kraje, siedzieli na koniach. To był symbol zwycięstwa. Czytamy, że niebiańska armia również jeździ na białych koniach. Symbol aniołów, którzy przychodzą z Jezusem. Pamiętam, że wspomniałeś o tym w prezentacji. Jezus nie przychodzi sam, ale w towarzystwie wszystkich aniołów. To prowadzi nas do następnego pytania. Brzmi ono trochę inaczej, niż to zapisaliśmy. Skoro jest tak dużo aniołów, jak zmieszczą się na niebie w czasie powrotu Jezusa? Pewnie nie zmieszczą się wszyscy na ziemi, prawdopodobnie będą przybywać grupami, falami. Nie jestem pewien, nie mam wątpliwości, że dla Pana to żaden problem. Z pewnością wypełnią całe niebo, tak jak chmury, takie trójwymiarowe chmury. Będzie ich mnóstwo. To będzie chwalebne wydarzenie. Mamy kolejne pytanie. Czy niewidomi zobaczą Jezusa, kiedy przyjdzie? Jest napisane, zobaczy Go wszelkie oko. Jeśli należą do zbawionych, ich ciała będą przemienione. Wierzę, że wzrok niewidomych zostanie przywrócony. Ich ciała zostaną uwielbione i zobaczą Jezusa. Myślę, że każdy Go zobaczy. Nie wyobrażam sobie, że taka chwała mogła ukryć się nawet przed niewidomymi. Następne pytanie. Czy Antychryst żyje na świecie dzisiaj? Tak, jestem przekonany, że tak. Być może zastanawiacie się, dlaczego mam taką pewność.
Będziemy mieć całe studium na ten temat. W Apokalipsie mamy rozdziały, które mówią o Antychryście. Pastorze Ross, ile razy słowo Antychryst pojawia się w tej księdze? Nie ma go tam. Pojawia się chyba w pierwszym liście Jana. Słowo Antychryst nawet nie pojawia się w księdze Apokalipsy. Ale osoba Antychrysta z całą pewnością tam jest. Jan napisał, nawet teraz jest wielu Antychrystów. Kiedy więc dojdziemy do tematu Antychrysta, przestudujemy go głębiej. Możecie jednak być pewni, że on żyje i ma się dobrze w dzisiejszym świecie. Kolejne pytanie. Skoro Jezus przychodzi jak złodziej w nocy, jak ktokolwiek może wiedzieć coś na ten temat? Nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia, ale Jezus opisał wiele szczegółów dotyczących natury Jego powrotu. Jak wspomnieliśmy, będzie pełne chwały, widoczne na obłokach. Przyjdzie z mocą. Będzie jak błyskawica, jak grzmot. Biblia mówi również, że zabici przez Jego przyjście będą rozciągać się od jednego krańca ziemi do drugiego i nikt nie będzie ich opłakiwać i grzebać. W Biblii mamy wiele szczegółów na temat powtórnego przyjścia. Określenie, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, nie dotyczy sposobu, ale czasu Jego przyjścia. Tak, On przyjdzie jak złodziej w nocy, a ziemia przeminie z wielkim trzaskiem. W powrocie Jezusa nie będzie więc nic cichego. Mamy kolejne pytanie. Czy kiedy w Łukaszu 17:36 Jezus powiedział, jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony, miał na myśli sekretne pochwycenie? Bardzo dobre pytanie. Poświęcimy dłuższą chwilę, żeby na nie odpowiedzieć. Gdybyś chciał coś dodać, proszę bardzo. W Mateuszu 24 czytamy, dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwaj będą na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Łukasz w 17 rozdziale swojej Ewangelii dodaje jeszcze jeden element. Dwóch mężczyzn śpiących na łożu. Podaje więc trzy przykłady. Dwie kobiety mielące ziarna, dwóch mężczyzn na łożu, dwóch mężczyzn pracujących na roli. Jezus używa tutaj języka symbolicznego, który znajdziemy również w Apokalipsie. Kobieta jest często symbolem Kościoła. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Mamy więc dwie kobiety, które przygotowują chleb. Chleb to Słowo Boże. Pozornie robią to samo, ale jedna z nich jest prawdziwa, druga fałszywa. Mamy dwóch mężczyzn pracujących na polu. W jednej z przypowieści Jezus mówi, że Słowo Boże jest ziarnem, a świat polem. Na świecie są dwa rodzaje misjonarzy, prawdziwi i fałszywi. I wreszcie dwaj ludzie śpiący na łożu. Jezus powiedział, że Łazarz śpi, a potem, że jest martwy. Dwa rodzaje ludzi śpią, zbawieni i zgubieni. W tych słowach Jezus kładzie nacisk nie na sposób swojego przyjścia, ale na to, że pozornie ludzie będą robić te same rzeczy, ale jedni będą zbawieni, a inni zgubieni. Niektórzy zastanawiają się, która grupa zostanie zabrana, a która zostawiona. Kiedy Jezus opowiadał tę przypowieść, uczniowie zapytali o to, gdzie te osoby zostaną wzięte. A on odpowiedział, tam, gdzie są orły. Użył słowa orzeł, ale tak naprawdę chodzi o sępy. Gdziekolwiek są martwe ciała, tam zlatują się sępy. Brzmi to tak, jakby zostali wzięci na sąd. Biblia mówi, że w dniach Noego bezbożni nie spodziewali się, że przyjdzie potop i ich zabierze. Żydzi byli przekonani, że jeśli jesteś dobry, zostajesz w ziemi obiecanej. Ale jeśli narody postępują źle, przychodzą Asyryjczycy albo Babilończycy i biorą ich do niewoli. Była to forma sądu. Badacze nie są więc nawet zgodni w kwestii tego, kto został zabrany, a kto zostawiony. Nie o to chodzi w tej historii. Wynika z niej, że robiąc te same rzeczy, jeden jest gotowy, a drugi nie. Interesujące jest również to, że potem jak osoba gotowa zostaje zabrana albo bezbożna zostaje zabrana na zniszczenie, życie przestaje toczyć się tak jak do tej pory. Jest pewien moment, w którym los każdej z nich jest przesądzony. Życie wieczne lub śmierć. Ale w tym wersecie nie ma mowy o sekretnym pochwyceniu. Na ekranie mamy kolejne pytanie. Czy w czasie ucisku bezbożni będą mieli szansę, by pokutować? Cieszę się, że padło to pytanie, ponieważ jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których zrozumienie tej kwestii jest tak ważne. Jeśli wierzymy, że pochwycenie jest sekretne i ma miejsce przed uciskiem,
Znam ludzi, którzy mówili, moja żona powtarza, że zostanie zabrana przede mną, a ja zostanę w tyle. Jeśli tak się stanie, będę miał jeszcze 7 lat, żeby zmienić swoje postępowanie. Wtedy będę wiedział, że to prawda, więc zacznę wierzyć i pokutować. Ale czekanie na to, że twój małżonek lub ktoś inny zostanie wzięty do nieba, diabeł chce, żeby ludzie myśleli, poczekam i zobaczę, czy rzeczywiście nastąpi pochwycenie i wszyscy będą znikać. Wtedy się przygotuje. Ale co, jeśli to, co mówię, jest prawdą? Jezus przyjdzie i koniec. Ucisk nastąpi przed Jego przyjściem, więc musimy być gotowi teraz. Jest pewien okres po ucisku, kiedy drzwi łaski zostaną zamknięte. Czasami nazywamy to końcem czasu próby. Jezus powiedział, że będzie tak jak w dniach Noego. Bóg wezwał Noego i jego rodzinę do arki, a potem zamknął drzwi. Noe, jego rodzina, zwierzęta byli w arce, drzwi były zamknięte, ale życie na zewnątrz toczyło się normalnie jeszcze przez 7 dni. Okres próby został zapieczętowany, a oni byli zgubieni. Noe i jego rodzina zostali uratowani, ale czas próby minął. Nie wiemy, kiedy ten okres zakończy się przed przyjściem Chrystusa. Chcemy być gotowi teraz. Nie możesz powiedzieć, poczekam z płaceniem podatków do ostatniej chwili. To nie jest dobry pomysł. Musimy już teraz być gotowi na to, co ma przyjść. Następne pytanie. Jeszcze raz dziękujemy Wam za wszystkie Wasze pytania. Są naprawdę wspaniałe. Ktoś pyta, w jaki sposób resztka Izraela przetrwa? Myślę, że chodzi tutaj o resztkę, o której czytamy w 7 rozdziale Księgi Apokalipsy. 12 tysięcy z każdego plemienia. Co to wszystko znaczy? Plemiona Izraela pochodzą z 12 synów Jakuba. Wybuchła pomiędzy nimi wojna domowa i się podzieliły. 10 plemion poszło na północ. Nazywano ich Efraim, Samaria lub Izrael. Królestwo Południowe, plemię Judy, Mesjasz pochodzi z Judy, z domu Dawida. Znajdowało się na południu. Kiedy Asyryjczycy uprowadzili 10 plemion za panowania króla Ezechiasza, zaczęły one łączyć się z Asyryjczykami przez małżeństwa. Opadły w bałwochwalstwo, straciły swoją tożsamość jako narodu wybranego. Obecnie ludzie, którzy identyfikują się jako Żydzi, pochodzą w większości z plemienia Judy, od Beniamina lub Lewiego. Paweł mówił, jestem z pokolenia Beniamina. Mateusz był z pokolenia Lewiego. Pozostałe 10 plemion zostało wchłonięte i rozrzucone po całym terenie Imperium Rzymskiego. Być może niektórzy z Was mają żydowską krew. Kiedy Apokalipsa mówi o 144 tysiącach, będziemy mieć studium na ten temat, więc nie będę rozwijał tego teraz. Mamy więc kolejne pytanie. Nie wiem, czy jest politycznie poprawne, ale i tak je zadam. Czy fakt, że Kościół rzymskokatolicki akceptuje małżeństwa jednopłciowe, został przepowiedziany w Biblii? Myślę, że to pytanie na czasie, ponieważ to nowa informacja. Jakiś czas temu papież w zawoalowany sposób wyraził myśl, że małżeństwa jednopłciowe powinny być uznawane. Sam Chrystus zapowiedział, że w czasie końca będzie tak, jak w czasach Lota, kiedy takie zachowania szerzyły się w Sodomie i Gomorze. Spójrzmy, jak zmieniło się postrzeganie tradycyjnego małżeństwa między kobietą i mężczyzną. 20 lat temu nikt nie mrugnąłby okiem, gdybym powiedział, że małżeństwo powinno być zawierane między mężczyzną a jedną kobietą. A teraz? Oglądałem program telewizyjny o mężczyźnie, który poślubił 4 siostry i pewnie niedługo usłyszę o jednej kobiecie, która poślubiła 4 braci. Obecnie ludzie mówią, jeśli kochacie się nawzajem, dlaczego nie mielibyście być małżeństwem? Co jest złego w 3 osobach, które biorą ze sobą ślub? W kwestii moralności już dawno przekroczyliśmy granicę tego, co jest dobre lub złe, ponieważ ludzie są zastraszeni i boją się powiedzieć, tak mówi Biblia. Biblia nie pozostawia wątpliwości co do tego, jaki jest stosunek Boga do małżeństwa. Fakt, że przywódca jednego z największych, jeśli nie największego, ruchu religijnego, twierdzącego do tej pory, że małżeństwo to jeden mężczyzna i jedna kobieta, zmienia podejście do tej kwestii, jest szokujący. Myślę, że to jeszcze jeden ze znaków przepowiedzianych przez Jezusa. Kolejne pytanie. Skąd możemy wiedzieć, kiedy nadejdzie czas, aby wyprowadzić się z dużych miast? Kiedy mówimy o wyprowadzce na wieś, musimy zmierzyć się z dwiema kwestiami. Po pierwsze, chodzi o decyzję, gdzie chcesz mieszkać i wychowywać swoje dzieci.
Biblia mówi o pewnych praktycznych zaletach mieszkania na wsi. W Izajaszu 5 czytamy: biada wam, którzy przyłączacie dom do domu i dodajecie rolę do roli tak, że brakuje miejsca dla innych, jakbyście tylko sami mieli mieszkać na ziemi. Brzmi to jak widok z lotu ptaka na typowe amerykańskie przedmieścia. Domy są ściśnięte jak pudełka zapałek. Bóg chciał, żeby człowiek miał o wiele więcej przestrzeni. W 2020 roku 53% ludzi mieszkało na terenach podmiejskich lub w miastach. Nie każdy może się przeprowadzić. Idealnie byłoby mieszkać na wsi, nie zaniedbując ewangelizowania ludzi w miastach. Jezus mówił o uciekaniu z miast na wieś jako o wydarzeniu. Powiedział: gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia przepowiedzianą przez proroka Daniela, kto na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swego domu, a kto na roli, niech nie wraca, aby wziąć swój płaszcz. Wtedy ucieczka będzie sprawą życia i śmierci. To kwestia, która nadal dotyczy przyszłości. Ucieczka w celu uratowania życia to wydarzenie, które dopiero nastąpi. Następne pytanie. Kiedy kończy się czas próby dla każdego człowieka? Kiedy ktoś umiera, wiemy, że jego czas próby się skończył. U Hebrajczyków czytamy: postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Byli jednak ludzie, dla których czas próby się skończył, a oni żyli trochę dłużej. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus umył stopy Judasza i moim zdaniem była to dla niego ostatnia szansa, gdy Jezus czule mył jego stopy, aby się upokorzyć, pokutować, wyznać grzechy i otrzymać przebaczenie i zbawienie. On jednak zatwardził swoje serce i kiedy Jezus mył jego stopy, myślał: gdyby naprawdę był Mesjaszem, nie poniżałby się w ten sposób. Zamknął swoje serce i wtedy Jezus powiedział do niego: co masz czynić, czyń szybko. Czytamy, że wszedł w niego szatan, a on wyszedł w ciemność. Myślę, że to jest moment, w którym popełnił niewybaczalny grzech. Kiedy Saul poszedł do wróżki z Endor, odrzucił Ducha Świętego i popełnił niewybaczalny grzech. Żył jeszcze przez jakiś czas, ale myślę, że jego czas próby się skończył. Kiedy więc człowiek dochodzi do momentu, w którym popełnia niewybaczalny grzech, większość ludzi martwi się tym, myśląc: posunąłem się za daleko. Wszyscy mieliśmy takie myśli. Większość ludzi, którzy mają takie poczucie, Duch Święty natchnął do pokuty, a to dobry znak. Kolejne pytanie wiąże się z Arką Przymierza. Ktoś pyta: czy wiemy, gdzie znajduje się Arka Przymierza? Czy zostanie odkryta przed przyjściem Jezusa? To, czego możemy być pewni, to fakt, że Arka Przymierza znajduje się gdzieś na świecie, najprawdopodobniej w okolicach Jerozolimy. To przekonanie wynika z faktu, że była w świątyni jeszcze w czasach Jeremiasza, gdy Babilończycy oblegali Jerozolimę. Wiemy, że Jeremiasz, który należał do rodziny kapłańskiej, zdawał sobie sprawę z tego, że miasto zostanie zniszczone. Jest bardzo prawdopodobne, że on i wierni Bogu kapłani ukryli Arkę w jednej z jaskiń otaczających Jerozolimę. Na tych terenach pełno jest jaskiń i tuneli, więc myślę, że nie została znaleziona. I druga część pytania? Czy Arka zostanie odnaleziona lub ujawniona przed przyjściem Jezusa? Myślę, że ekscytacja w sprawie Arki Przymierza nie wynika z tego, że jest to historyczna złota skrzynka na przedmioty. Oczywiście jest nią, ale to, co jest interesujące, to kamienie wewnątrz niej, 10 przykazań. Macie je w waszych Bibliach. Mam nadzieję, że je odkryliście. Jak powiedział Mojżesz, to słowo nie jest daleko od was. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby została odnaleziona i ujawniona. To mogłoby wzmocnić wiarę wielu ludzi, ale nie ma proroctwa, które by o tym mówiło. Kolejne pytanie wiąże się ze świątynią. Czy świątynia w Jerozolimie zostanie odbudowana, a jeśli tak, jakie będzie jej profetyczne znaczenie? To następne z tych pytań, przy których kusi mnie, aby zgłębić się w odpowiedź. Jednak będziemy mieć na temat świątyni całe studium, które, mam nadzieję, będzie dla was inspirujące. Kiedy usłyszałem o tym po raz pierwszy, pomyślałem, jak studium na temat budynku może być inspirujące? To tylko trójwymiarowy materiał.
Ale niesamowity projekt i służba związana z hebrajskim tabernakulum, czyli świątynią, miejscem świętym, wiele mówi nam na temat Jezusa. Podczas studium powiem więcej również o nowej świątyni. Kolejne pytanie. Czy istnieją inne ważne wersety biblijne, które chrześcijanin powinien pamiętać, żyjąc w ostatnich dniach? Bardzo dobre pytanie. Warto pamiętać Boże obietnice, które przynoszą zachętę. Nasze dzieci umieją na pamięć oczywiście Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Nie będę cytował w całości. Psalm 91. Kto mieszka pod ochroną Najwyższego i przebywa w cieniu Wszechmogącego. I werset również z tego psalmu. Nie ulękniesz się zarazy, która przychodzi w ciemności. Sam raz na czas koronawirusa. Jest wiele psalmów, które mówią o Bożej obecności, ochronie. Pastorze Ross, czy masz jakieś ulubione wersety? Jeśli mówimy o powrocie Chrystusa, mamy 14 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi: przyjdę znowu i zabiorę was do siebie. Apokalipsa również jest pełna wspaniałych obietnic. Ktoś powiedział 10 przykazań. Jeśli jest fragment wart nauczenia się na pamięć, to właśnie dekalog. W moim sercu przechowuję Twoje słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Myślę, że mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Jak mogę przygotować się na powtórne przyjście Jezusa? Chwała Bogu za tak dobre pytanie. Jak wspomniałem pod koniec naszego studium, przede wszystkim przyjdź do Jezusa i powiedz: Panie, nie wiem, co robić, jestem grzesznikiem. Powierz Mu swoje życie. On bardzo Cię kocha. Jeśli chcesz wiedzieć, jak bardzo, przeczytaj Ewangelię Jana 3,16. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten werset mówi, że są dwie alternatywy: śmierć lub życie wieczne. Jeśli do Niego przyjdziesz i uwierzysz, że On jest prawdziwy, że istnieje, i nawet jeśli masz wątpliwości, nadal możesz przyjść do Niego i powiedzieć jak ten modlący się ojciec: Panie, wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Przyjdź do Jezusa ze swoimi wątpliwościami i powiedz: chcę wierzyć i chcę być zbawiony, ale zmagam się z niewiarą. Panie, jeśli tam jesteś, objaw mi siebie. Ja modliłem się tymi słowami i On zadziałał. On wzmocni Twoją wiarę. Pozwól Mu wejść do Twojego serca. On ma plan dla Twojego życia. A najlepszy plan to być z Nim w wieczności. On pragnie wymazać Twoje grzechy i dać Ci życie wieczne. Przyjaciele, jeszcze raz zachęcamy Was, abyście zaprosili Go do swojego serca teraz i postanowili pójść za Nim. To jedyny powód, dla którego robimy ten program. Mam nadzieję, że będzie to dla Was zachęcające i inspirujące. Zaczęliśmy kołować na pasie startowym, ale najlepsze dopiero przed nami. Zaproście Pana do Waszych serc i obserwujcie, co będzie się działo. Nasze następne spotkanie będzie zatytułowane Ostatnie Ziemskie Imperium. Pastorze Doug, zakończmy nasz program krótką modlitwą. Drogi Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że możemy razem je studiować. Panie, powierzamy się Twojej opiece. W imieniu Jezusa. Amen.